Witajcie, kochani. Jesień stała się faktem, niestety, ale taka jest kolej rzeczy. Dzisiaj jest 1 października i zapraszam Was na przegląd, co jeszcze rośnie w ogródku przy domu, w tym, gdzie uprawiamy rośliny w kostkach słomy, w donicach czy w inspektach. Zapraszam. Mamy piękne, zdrowiutkie jarmuże, które rosną w kostce słomy, otoczone pięknymi nasturcjami, wspaniale nadal kwitnącymi aksamitkami. Tutaj mamy portulakę jeszcze. Wszystko przecudownie wygląda. Nic tutaj nie siedzi, nie obsiaduje liści. Od tej strony zewnętrznej, spodniej, liście nie mają żadnych dziurek powygryzanych. Jarmuże są przepiękne, przecudowne. A tu w starym foliaku jeszcze chowają się już przykrywane na noc, nieraz na dzień papryczki, które starają się czerwienić, starają się dojrzewać. A gdy tylko pojawi się jakiś kwiatek, to już te kwiatki trzeba po prostu usuwać, bo już nic z nich nie będzie. Niech sobie siedzi w takiej otulinie papryczka, dopóki jeszcze może na dworze. Tu kolejna też papryczka, Siberian House Chili. Wczoraj zerwałam kilkanaście tych papryk, a już dzisiaj witają kolejne czerwone czy czerwonawe papryczki. Tutaj w głębi, po prawej stronie, mamy bok choy, taką ni to kapustę, ni to sałatę. Ona niestety ma dużo powygryzanych dziurek, ale jak jeszcze troszeczkę tutaj porośnie, a ona jest dosyć odporna na zimno, to myślę, że te listki będą całkiem przyzwoite. Nie pamiętam, jak nazywa się ten kwiatek, ale w zeszłym roku tutaj w tym miejscu stały kopry włoskie i one też i jesienią, jak już nie będzie tych kwiatów, tu z donicami przywędrują i będą cieszyć nasze oczy i serca, ale w każdym miejscu, czy to na słomie, czy w doniczkach, wysiewają się te nasiona koprów włoskich. O, tu już mają takie małe zaczątki tych bulw, one oczywiście nie zdążą urosnąć tak, żeby można było je zjeść, ale wyglądają ładnie i ten ich zapach anyżowy też bardzo, bardzo lubimy. O, tutaj koper włoski też, czyli fenkuł, który rośnie w słomie, wysiała się rukola. Wygląda to bardzo fajnie. Tutaj mamy inspekt, w którym rośnie jeszcze kukurydza Black Aztec. Co prawda ja już te wszystkie kolby zerwałam, ale nie usuwam tych pozostałości roślin. Niech jeszcze coś będzie, jakaś imitacja plonowania, wzrostu. Jak najdłużej to jest możliwe. A tuż obok już też traci liście fasola kresowianka. Mnóstwo w tym roku mamy nasion fasoli kresowianki i chętnie się wymienimy z Wami na wymianie nasion amatorskich, która będzie 21 października w okolicach Wrocławia w Bykowie. Z tego miejsca tych fasolek nie zrywaliśmy do jedzenia, tylko czekaliśmy, aż one właśnie się tak wysuszą. Dopiero takie suche są zbierane i podsuszane w domu. Będziemy je wyłuskiwać, żeby zdążyć na wymianę. Groszek też gdzieniegdzie posadzony rośnie. Oczywiście ma bardzo mało strączków, ponieważ Krzyś i ten zjada, jak tylko pojawi się taki strączek. A tego chyba puściłeś, nie zauważyłeś go, bo tutaj już nie widzę żadnego, a było ich kilka jeszcze wczoraj. Nasz kwietniczek, w którym już większość kwiatów
Może nie większość, ale już nie jest taki bujny jak był, natomiast kwiaty dalej kwitną, a tych słoneczników specjalnie nie obrywamy, bo codziennie dwa razy rano o godzinie 8 i po południu o godzinie 18 przylatują tu ptaki i to jest dla nich taka stołówka. I to prześmiesznie wygląda, jak właśnie tu łapkami czepiają się czy tych brzegów słonecznika i po prostu wydziobują te nasiona. Poprzednio były tu karmniki, ale to o wiele ładniej wygląda. Na razie, dopóki jeszcze te słoneczniki tutaj są, to karmników nie będziemy instalować. Grządka jesienno-zimowa, w której bardzo bujnie przede wszystkim rośnie rukola. Codziennie jemy ją na śniadanie czy do sałaty i sałata. Zarówno rukola, jak i sałata jesienna jest niezwykle delikatna w smaku. Oprócz nich mamy tutaj kapustę galicyjską, to jest ta kapusta. Koty tu ciągle biegają mi po tej grządce i przesuwają nasiona, dlatego że ta kapusta galicyjska powinna być za znacznikiem, a jest przed. No ale cóż, tu jeszcze rośnie rzodkiewka. Rzodkiewką też jest bardzo miło raczyć się w jesienne poranki. Wysiane samosiewki kosmosów i kapusta, taka zwykła, głowiasta. Jeszcze na razie tej grządki nie przykrywam, bo nie jest jeszcze tak zimno, ale jak już będą zimniejsze dni, no to zastosujemy tutaj jakąś osłonę. Mamy dymkę, tutaj ona jest posadzona na szczypiorek, więc już też szczypiorek domaga się tego, żeby go zrywać. I tu jeszcze wysiała się sama koło kapusty bazylia czarna, którą osobiście uwielbiam i jest takim no, tegorocznym odkryciem. W tych pojemniczkach z warzywniaka rośnie, jak widzicie, sałata. Sałaty w tym roku, latem czy późną wiosną, mieliśmy bardzo mało. Chyba się w zeszłym roku po prostu nią przejedliśmy. Natomiast teraz ładnie rośnie, więc dalej nie kupujemy sałaty. A tuż obok sałaty jest pietruszka naciowa, też już wymaga ścięcia. I koperek, który też dzisiaj będę ścinać, bo się kładzie. On już nie wyrośnie na taki duży koper, to jest oczywiste. To jest tylko koperek na bieżące jedzenie, ale w zasadzie nie powinno się używać słowa tylko na bieżące jedzenie, bo wspaniale też rośnie w tych pojemniczkach. Burak liściowy, przepiękny okaz. W zasadzie nie wiem, czy nie jest piękniejszy niż niejeden kwiat. Ma piękne liście, nieruszone niemal przez kogo? Nie, właśnie a propos ślimaków, tu jest bardzo komfortowo uprawiać ten ogródek, dlatego że ślimaki zdarzają się sporadycznie. Od czasu do czasu jakiś ślimak. Problemem raczej są albo będą w przyszłym roku małe, nocne ślimaki, bo tych takich klasycznych tutaj prawie nie ma. Stąd też właśnie ani sałata nie jest podgryziona, ani rukola, czy te kwiaty, które zwykle uwielbiają ślimaki, na przykład aksamitki, bardzo je lubią. Nie mam zbyt wielkiego pomysłu, co zrobić z buraka liściowego, ponieważ To nie jest roślina, którą bardzo lubimy, ale może będzie na przykład dobra do soków. Może da się wyciskać soki z tych pięknych, czerwonych łodyg. Będziemy musieli spróbować. Papryczki chili, które rosną właśnie w towarzystwie nasturcji. One akurat właśnie są przez te malutkie ślimaczki objadane, ale w nocy, więc nie ma szansy po prostu na wyłapanie ich, ale papryka mimo wszystko stara się. Natomiast to, co mnie urzeka, to jest to, że właśnie ta nasturcja tak pięknie obrosła kostki słomy
i uwielbiamy siedzieć na tarasie i po prostu obserwować te piękne nasturcje płożące się po kostkach słomianych. Pomidorów już w zasadzie nie ma w donicach, jeżeli mówimy o tych pomidorach takich klasycznych, większych, natomiast pomidorków koktajlowych jest bardzo, bardzo dużo. I kiedy tutaj nas odwiedziła jedna ze znajomych, powiedziała, że ona w przyszłym roku będzie uprawiała wyłącznie pomidorki koktajlowe, ponieważ są najsmaczniejsze i najbardziej odporne na te wszystkie ataki chorób czy szkodników. I być może coś w tym jest, chociaż my nie możemy narzekać na uprawę pomidorów w tym roku. Było ich jak zawsze bardzo dużo, a pomidorki koktajlowe nadal też jemy w ogromnych ilościach, chcąc się po prostu nimi nasycić, bo przyjdzie czas, kiedy takich pomidorów z krzaczka już nie będzie. Więc ja codziennie rano tutaj wychodzę albo Krzyś i zrywamy na śniadanie listki sałaty, listki rukoli, bazylię i właśnie te pomidorki. I te kwiatki, które na tamtej działce były roślinami ofiarnymi, tutaj pierwsze z nich, które wyrosły z nasion, ich liście zostały doszczętnie podziurawione przez jakieś szkodniki i w zasadzie obumarły. Natomiast później, właśnie późnym latem, ponownie wyrosły zarówno te białe, jak i fioletowe w innej kostce słomy i pięknie ich biel komponuje się z tymi wspaniałymi i tak ładnie, specyficznie pachnącymi aksamitkami. Tu mamy dynię, to jest dynia makaronowa. Jeszcze troszeczkę musi poczekać na zbiór. Te rośliny, które rosną w kostkach słomy, zarówno jeżeli chodzi o dynię, jak i na przykład selery, one są ciut mniejsze aniżeli te rosnące w gruncie, ale są tak samo smaczne. Dyni tej makaronowej zebrałam już 3 i tu jeszcze mamy 3, które dojrzewają. Tu i tu. I właśnie wspomniane wielkie kopry włoskie, które zmienią swoje miejsce, kiedy nie będzie już kwiatów w kostkach słomy, obok karczochów. Karczochy były mocno atakowane w tym roku przez mszyce i dopiero zaczynają mieć te wspaniałe kwiaty. Tutaj zobaczcie, wychyla się pierwszy kwiatek, to jest ciut późno. Więc na zewnątrz karczoch na pewno nie zdąży wydać swojego plonu, więc będzie trzeba znaleźć miejsce dla karczochów w domu. I w tej kostce słomy właśnie wspomniana smagliczka, tam biała, tu fioletowa, która też po raz drugi samodzielnie, sama w zasadzie bez wysiewania zakwitła i jest przepięknym kwiatkiem, może takim niepozornym, ale bardzo wytrzymałym i też długo kwitnącym. To, co zachwyca, to jest wielka siła witalna każdego nasiona. Z jednego nasionka, które wpadło między kostki tarasowe, wyrasta kwiat. W ogóle w żaden sposób o niego nie dbam. Sam czerpię wodę chyba z bardzo dużej głębokości, bo nie jest ani podlewany, ani jakoś szczególnie pielęgnowany, a bardzo ładnie rośnie. To, co mamy tutaj w tej doniczce, to jest wysiane z nasion kupionych jako nasiona zataru szachrawi. Są tutaj 3 rośliny z tych jednych nasion. Nie znam zataru, więc jeżeli wiecie, który to jest zatar, to dajcie znać. Wydaje mi się, że ten, ale równie dobrze może być ten czy ten. To jest jedna wielka zagadka. No i ryzyko, kiedy kupujemy nasiona, takie kolekcjonerskie, których po prostu nie znamy. Bazylia czarna, z której też już pobrałam nasiona. Tutaj mamy sadzoneczki liliowców. Też będą musiały na zimę iść do domu. I aksamitki, których jest u nas bardzo, bardzo dużo.
A tu, kochani, nadal mamy papryki. One są cały czas właśnie takie osłonięte. Zaciski stolarskie bardzo dobrze się sprawdzają, jeżeli chodzi o przytrzymywanie włókniny. Papryki nadal pięknie rosną, nadal mają zdrowe liście i dużo papryk. Tam już czerwienią się, przechodząc w kolor fioletowy. To samo jest tutaj. No, może powoli tracą listki. Z tych wszystkich papryk będę robiła sadzonki na przyszły rok, czyli w przyszłym roku nie wysiewam papryk z nasion i z rozsady, tak jak to było w tym roku, tylko zrobię z nich wszystkich sadzonki, obcinając zarówno korzenie, jak i części nadziemne i wszystkie je włożę, każdą osobno, do małej doniczki. Przezimują w garażu lub w altance, a potem na wiosnę posadzę do nowych donic i miejmy nadzieję, że będą szybciej aniżeli w tym roku. I tu jeszcze jedna rzecz, jedna roślina. To jest trawa cytrynowa. Spróbujmy tu zajrzeć, jak ona rośnie. O, to co jest przyprawą, nie wiem czy to widać, to są właśnie takie zgrubiałe łodygi trawy cytrynowej. One mają już gdzieś, powiedzmy, 6-7 mm, więc jest szansa na to, nawet niektóre są grubsze, że będzie można już skorzystać z własnej trawy cytrynowej w tym roku, ewentualnie w przyszłym, ale przezimuje też w domu. I te papryczki, które są, one są najostrzejsze, to są po prostu papryczki. Jakie papryczki? Jalapeno? Nie. Jalapeno się mówi. Nie, no wszyscy piszą, że jalapeno. Jalapeno. A no widzisz, nie, jalapeno to są te papryczki. Tej oczywiście nie pamiętam. Ta papryka to jest, też wiem od was, że to jest Oda. Tu jest czekoladowa papryka, ale jeszcze jest zielona. O, tutaj już zmienia kolor na ten właśnie taki czekoladowy. I widzicie, kochani, pomimo tego, że jest już jesień, to nadal jest bardzo dużo roślin w ogrodzie, co nas cieszy, bo możemy dużo czasu spędzać na dworze, możemy nadal pracować fizycznie i dziękujemy, jesteśmy wdzięczni Matce Naturze, że tak to zrobiła w tym roku, że jest tak cudownie, nadal ciepło. Cieszymy się tymi wszystkimi roślinami i wiemy, że wy też. Kochani, Permakultura TV dołączyła do programu wspierania artystów i twórców. To jest program Postaw mi wirtualną kawę. Jeżeli podoba się wam to, co robimy, nasze nagrania i wiedza, którą prezentujemy, postawcie nam wirtualną kawę. To będzie bardzo pomocne i dziękujemy za każdą wspólną kawę. Thank you.